Reprezentuję Stowarzyszenie Krasnosławski Ruch Ekologiczny Viridis, a także myślę mieszkańców naszego powiatu Lubelszczyzny. Stowarzyszenie Viridis, jak nazwa wskazuje, zajmuje się ekologią, ale nie tylko, również szeroko pojętym dziedzictwem historycznym, kulturowym, a także budowaniem społeczeństwa obywatelskiego. To jest jeden z naszych takich celów. Logiem stowarzyszenia jest wygięte drzewo umiejscowione w rynku miejskim, które udało nam się ocalić przed wycięciem, a skazane na wycięcie w związku z uznaniem przez urzędników go za nieestetyczne i zdeformowane. Drzewo, choć uznane za tak nieestetyczne, w rzeczywistości jest na tyle atrakcyjnym elementem miejskiego krajobrazu, że stanowi najczęściej wybierane tło do zdjęć przez turystów, osoby przyjeżdżające na różne wydarzenia, które się w mieście wydarzają. Kampania parkowa, kampania w obronie trawników i drzew, zaangażowała w znacznym stopniu społeczność lokalną i mieszkańców, którzy pomagali nam, czy przy akcjach obsiewania trawników, czy o uczestnictwem w akcjach, które organizowaliśmy, w manifestacjach. Osobą, która zapoczątkowała niejako nasze działania w obronie trawników i drzew, była postać ponad 90-letniego byłego adwokata, który mocno angażował się w te sprawy, zbierając podpisy pod petycją, pisząc artykuły do prasy. Jednak był w znacznym stopniu bagatelizowany przez lokalną władzę. Podczas jednej z akcji, w ramach której wśród naszych postulatów było m.in. ustawienie śmietników na terenie rynku, przekopaliśmy również jedną ścieżkę, która przebiegała przez parkowy trawnik. W tą akcję zaangażowali się mieszkańcy, nie wykonywaliśmy tego sami, tylko przychodzili i popierali nas. Przynosili wodę w konewkach, prawda, bo jeszcze podlewaliśmy przez ponad tydzień aż do zajścia trawy. Podlewaliśmy ten trawnik, uzyskując wody od mieszkańców. Efektem był zielony trawnik, na którym ustawiliśmy tabliczki z napisem "Tylko głupiec potrafi niszczyć to, co inni tworzą". Jeszcze z podpisem "Mieszkańcy w obronie trawników i drzew". I te tabliczki po prostu zostały uszanowane, tak jak i ta była ścieżka. Istotną kampanią, którą prowadzimy, jest kampania Dzika Rzeka, zmierzająca do ochrony terenów przyrodniczo cennych, ale również zapewnienia bezpieczeństwa, znaczy uwzględnienia interesów mieszkańców zamieszkających obrzeża Dolinę. I jedną z takich akcji, którą przeprowadziliśmy, była manifestacja przeciwko zabudowie terenów zalewowych, procederem notorycznie stosowanym jeszcze do niedawna. Nie wiem, jak dalej będzie sytuacja wyglądała. W ramach akcji przybyliśmy pod Urząd Miasta z pontonem, rozkładając worki wypełnione śniegiem, imitujące worki z piaskiem. Zainteresowaliśmy media regionalne, które skonfrontowały nasze stanowisko z stanowiskiem władz lokalnych, i tu padła deklaracja zastępcy burmistrza, cytuję, Krasnemu Stawowi wielka fala nie grozi. Po kilku zaledwie dniach doszło do wezbrania rzeki, do powodzi, gdzie odnotowano najwyższy stan na rzece Wieprz od lat 20. W naszym mieście mamy taki problem podstawowy z tym, że nie jest to miasto studenckie i ludzie tam ciągle uciekają z naszego miasta. W rezultacie jest problem z zasobami ludzkimi w stowarzyszeniu, prawda? I przez to też dla mnie, jako dla jednostki, która potrzebuje utożsamiania się z grupą, a nie działania według własnego widzimisię, potrzebuje takiego kontaktu z ludźmi, i myślę, że mimo że jesteśmy z innych krańców Polski, to tutaj znajdę to pewne jakieś oparcie.
prawda, i taką motywację dzięki temu do działania.